Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wysadzić skałę macierzystą w Minecraft? Czy jest to w ogóle możliwe, aby siłą wybuchu zniszczyć ten blok? Dziś zastanowimy się nad tym, jak wysadzić przez wielu nazywany blokiem niezniszczalnym – Bedrock. Każdy blok w grze ma swoją wytrzymałość, bloki niezniszczalne nie istnieją. Niestety żaden z naszych narzędzi nie jest w stanie zniszczyć takich bloków jak ramka do portalu kresu, bloku poleceń czy też wcześniej wspomnianego bedrocka. Siła eksplozji naszego TNT jest traktowana jak 4 jednostki mocy, wybuch creepera 3 jednostki, a wybuch kuli ghasta zaledwie 1 jednostkę. Poziom mocy wybuchu możemy sumować, dzięki czemu możemy osiągnąć znacznie większą eksplozję, która będzie w stanie spowodować poważniejsze zniszczenia. Do przeprowadzenia testu potrzebujemy informacji na temat odporności bloków na eksplozję, jednak najpierw mała ciekawostka. Krążą mity, że warto budować mury z piecyków, kiedy nie mamy pod ręką obsydianu, gdyż te są znacznie wytrzymalsze niż inne bloki budowlane. Tymczasem piecyk jest prawie dwukrotnie mniej wytrzymalszy niż chociażby blok bruku czy blok cegieł. Wytrzymałość piecyka wynosi zaledwie 17,5 jednostki, tymczasem blok bruku posiada 30 jednostek wytrzymałości, a obsydian aż 6000. Osobiście uważam, że najlepszym zamiennikiem obsydianu jest kamień kresu, który jest trzykrotnie wytrzymalszy od piecyka, a można go pozyskać w bardzo łatwy i szybki sposób. Kamień kresu posiada 45 jednostek wytrzymałości i jest najbardziej wytrzymałym blokiem, który jest tak prosty do wydobycia. No dobrze, ale wróćmy do tematu. Jeśli jesteśmy w stanie bardzo łatwo zniszczyć bloki bruku czy też cegieł wybuchem TNT, jaką wytrzymałość posiada skała macierzysta? Jak już wcześniej wspomniałem, w grze nie ma bloków niezniszczalnych. Bedrock jest 3000 razy wytrzymalszy od obsydianu, a jego wytrzymałość wynosi równo 18 milionów jednostek. Do jego zniszczenia musielibyśmy użyć 360 tysięcy sztuk TNT, które musiałyby eksplodować jednocześnie w jednym miejscu. Dobrze wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Po pierwsze, nie jesteśmy w stanie spowodować takiego wybuchu, który będzie skupiony w jednej kratce, a po drugie, gra nie będzie w stanie przeprowadzić takiej symulacji na naszych komputerach. Ilość obliczeń będzie zbyt duża i najzwyczajniej w świecie procesor nie podoła temu zadaniu. Dzięki takiemu eksperymentowi, owszem, spowodujemy wybuch, jednak gra po kilku momentach się zawiesi, a nasz świat będzie nie do odzyskania. Jak zatem przeprowadzić eksperyment, który da nam dowód na to, że bedrocka można zniszczyć wybuchem? Istnieje komenda, dzięki której jesteśmy w stanie przywołać kulę ghasta. Jednocześnie możemy edytować jej kierunek i prędkość ruchu. Ale co najważniejsze, możemy manipulować jej mocą. Przeprowadźmy zatem eksperyment. Stwórzmy kulę o mocy TNT, czyli 4 jednostki mocy. Jak widzicie, kula symuluje wybuch TNT. Po kilku eksperymentach wywnioskowałem, że kula, która będzie w stanie zniszczyć obsydian, musi być o sile 278 jednostek mocy, metodą prób i błędów. Niestety, im silniejsza moc wybuchu, tym więcej obliczeń musi wykonywać nasz komputer. Jak widzicie, eksperyment powiódł się. Obsydian został zniszczony przez wybuch. Niestety, na wynik końcowy całej operacji musieliśmy troszkę poczekać. Jeśli wytrzymałość bedrocka jest zatem 3000 razy większa od obsydianu,
Siła wybuchu musi równać się iloczynowi 3000 razy 278 jednostek mocy. Po wykonaniu obliczeń nieco się przeraziłem, bo dobrze wiem, że mój komputer prawdopodobnie nie będzie w stanie przeprowadzić tego eksperymentu. Spróbujmy jednak. Przeprowadźmy eksperyment na Bedrocku z kulą o mocy 834 tysięcy jednostek mocy. Niestety się nie udało. Jak widzicie, Minecraft skraszował po kilku chwilach i nie udało się przeprowadzić eksperymentu. Czemu gra sobie nie poradziła z obliczeniami? Co może być przyczyną? Jak zmniejszyć ilość obliczeń i przeprowadzić eksperyment? Aby do tego dojść, musimy przyjrzeć się sposobowi obliczeń obrażeń od wybuchu. W tym celu stwórzmy płaski świat, wypełniony blokami szkła. Teraz zdetonujmy większy ładunek w postaci kuli Gusta. Po eksplozji możemy zaobserwować, jak siła rażenia wybuchu działa na poszczególne bloki. Po detonacji od środka wybuchu tworzy się pewnego rodzaju gwiazda o 1352 punktach, każda podążająca w innym kierunku. Ponadto każdy blok absorbuje pewną cząstkę mocy eksplozji, co najbardziej wpływa na obciążenie procesora, gdyż ten musi cały czas obliczać, który blok powinien zostać zniszczony, a który powinien pozostać na swoim miejscu. Kiedy komputer stwierdza, że dany blok ma większą wytrzymałość niż siła wybuchu lub jej pozostała część, zaobserwowana wcześniej przez inne bloki, ten po prostu zakończa proces i pokazuje wynik końcowy, w tym wypadku stan zniszczonego terenu. Im większa siła wybuchu, tym komputer musi porównywać i obliczać większą ilość informacji. Sprawmy zatem, aby tych informacji było jak najmniej. Jak zatem wyglądałaby sytuacja, kiedy to środowisko do przeprowadzenia eksperymentu byłoby otoczone blokami, których wytrzymałość jest znacznie większa niż siła rażenia wybuchu? Dokładnie, komputer nie miałby co obliczać, więc obeszłoby się bez wszelkich zacięć. Spróbujmy zatem przeprowadzić eksperyment w zamkniętym pokoju, który jest otoczony warstwami bedrocka. Siła rażenia obliczana jest również w powietrzu, więc najlepiej będzie, jeśli stworzymy płaski świat, który od poziomu pierwszego do 256 jest wypełniony bedrockiem. W samym środku na wysokości 128 stwórzmy mały pokój, w którym przeprowadzimy eksperyment. Zniwelowaliśmy ilość obliczeń do minimum. Czy uda się zniszczyć bedrock siłą wybuchu kuli o mocy 834 tysięcy jednostek mocy? Czy eksperyment się powiedzie? Zostaw teraz łapkę w górę i razem czekajmy na rezultat. Tak! Dowiedliśmy tego, że bedrock nie jest niezniszczalny i jesteśmy w stanie go wysadzić. Tak samo jak inne bloki.
blok poleceń, ramka portalu kresu, lawa, woda. Wszystkie te bloki są zniszczalne przy użyciu odpowiedniej mocy i warunków do przeprowadzenia eksperymentu. W grze nie ma bloków niezniszczalnych. I właśnie temu dowiedliśmy. Sami możecie przeprowadzić taki eksperyment na własnym komputerze. I jeszcze mała ciekawostka. Co ciekawe, zapewne wielu z was twierdzi, że Bedrock jest najbardziej wytrzymałym blokiem w grze. Otóż nie. Najbardziej wytrzymałym blokiem w grze jest blok bariery, który jest o 3 jednostki wytrzymalszy od Bedrocka. Wiedzieliście o tym? To już koniec materiału. Dobrnęliśmy do samego końca i wręcz happy endem zakończamy odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie i jeśli udało mi się ciebie zainteresować, zostaw tą łapkę w górę, bo to bardzo mnie motywuje do kręcenia kolejnych tego typu filmów. Subskrybuj również, aby być na bieżąco z materiałami. Zapraszam również do obejrzenia innych materiałów z serii, które wyświetlają ci się właśnie na ekranie. Lub jeśli oglądasz na telefonie, linki znajdują się w opisie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!